Witam. Sądząc po wynikach na ostatnich zawodach w Piotrkowie, moje poradniki są bardzo pomocne. No to w takim razie marudzę dalej. Pooglądamy sobie przy okazji skit kobiet z lanarki. Jest to półfinał Pucharu Prezydenta z bieżącego roku. Jak dziewczyny skończą, to przejdziemy do meritumu. Ale wcześniej będzie reklama jednej z niszowych partii politycznych. No, z czegoś w końcu trzeba żyć. Podebilirujemy sobie dzisiaj o strzałach oddanych metodą stałego wyprzedzenia. Ale kto nie widział odcinka szóstego, to proszę go wcześniej obejrzeć, bo w pewnym sensie będzie to kontynuacja. Link do filmu jest w opisie. No i do żartu ze psem w tamtym odcinku proszę się przy okazji bardzo przyłożyć, bo jest trudny. No jak to moje żarty, dobre, ale trudne. A tego żartu to nawet Artur nie zakumał, więc macie pole do nomen omen popisu. No to mi się udało, muszę przyznać. Dobrze. Jak już wszyscy widzieli odcinek szósty, to lecimy dalej. Rozmawiałem niedawno ze skitowcem, powiedzmy z czołówki polskich strzelców. Zapytałem go, ile wyprzedza ze stanowiska czwartego dużą budkę. I odpowiedział, że 1 metr, a z drugiego 30 centymetrów. O to już dalej nie pytałem. Po reklamie przekonamy się, jakim... No nie Patrykiem, jakim oczywiście. Przekonamy się, jakim łebskim facetem był Konfucjusz. Teraz twój ruch. Widzimy tutaj rozrysowany skit. Rzut pionowy, czyli widok z lotu ptaka. Żebyście się niepotrzebnie nie zastanawiali, z lotu jakiego ptaka, czy jaskółki, czy sokoła, to lepiej niech to będzie widok z lotu drona. Tak bardziej współcześnie to będzie. Więc stoimy na stanowisku czwartym. Tak, to wy w tej żółtej czapeczce, jakby się ktoś pytał. Pomarańczowa kropka to żółtek lecący z dużej budki. Śród o przeciętnej prędkości dopadnie go po około 600 sekundy. Żółtek, jak pokazuje kalkulator, przeleci w tym czasie 120 cm. Czwartego stanowiska trzeba więc go wyprzedzić o 1,20 m.
Czyli chłopak prawie miał rację. Jeżeli strzeli z tym swoim wyprzedzeniem jednego metra, to i tak rzutka zabije. Przejdźmy teraz na stanowisko drugie. Ile teraz przeleci rzutek, zanim go śród dopadnie, czyli przez te 0,06 sekundy? A ile przeleci, jak staniemy na stanowisku piątym? Ile jak będziemy stali na stanowisku siódmym? A ile przeleci rzutek w czasie 0,06 sekundy, jak będziemy siedzieli na trybunach? No dobrze, przejdźmy teraz na stanowisko drugie. Skoro już mamy pewność, że rzutek przeleci tyle samo bez względu na to, gdzie będziemy stali, to strzelamy w ten sam punkt, co ze stanowiska czwartego. I co widzimy? Ano mamy ten metr, no i 30 cm też mamy. To te niebieskie linie. Tyle tylko, że ani jedna z nich nie jest wyprzedzeniem. To co to jest? No to jest ewidentne zboczenie. No to skąd się wzięło w różnych rozpiskach i filmikach nazywanie jednego i drugiego wyprzedzeniem? No, ktoś to zrobił pierwszy i poleciało w świat i tak leci do dzisiaj. Jedno jest pewne. Nie zrobił tych rozpisek inżynier ani filozof. Ten drugi nie używałby przynajmniej jednego określenia na dwie różne wielkości. Musiał to być jakiś celebryta albo inny politolog. Powielamy to do dzisiaj, tak sobie to leci. Mówimy Lenin, myślimy partia, mówimy Bierut, myślimy Gierek, mówimy PiS, myślimy prawica. Bo kiedyś telewizor tak powiedział o partii szastającej socjalem jak żadna inna do tej pory. W polityce to pies ich ogryz. Niech się nazywają jak chcą, ale strzelanie to poważna sprawa. Pilnujmy znaczenia słów. To dzisiaj na tyle i do zboczenia na strzelnicy.